Halo, halo, witam wszystkich. Jestem Marcisow, wy jesteście wy, a oto jest Assassin's Creed Revelations. W poprzednim odcinku trochę się działo. Zdobyliśmy rekrutów, przeszliśmy się... Parę mechanik zostało nam wytłumaczonych. A, i bomby dostaliśmy. Chyba to z tych ważniejszych rzeczy. Dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się troszeczkę bardziej fabułą, mniej historią. Na dzisiaj nie przygotowałem kompletnie nic. Nie wiem, może jakąś random trivię wrzucę w trakcie. Coś, co kojarzę. Ale obecnie nic nie przychodzi do głowy. Musimy udać się... tam. Do łódeczki. Mamy spotkać się z człowiekiem Yusufa, który... A nie, chwileczkę, nie. Mamy spotkać się chyba z człowiekiem, który pomoże nam w szkoleniu... szkoleniu nowych rekrutów. Okej, okay, łódeczka, która nas zaprowadzi do dzielnicy Galata. Czyli tam, gdzie mamy akurat naszą bazę. W sumie mogłem przygotować coś na temat samej dzielnicy Galata. Dlaczego nazywa się dzielnicą Galata? Przygotuję to na następny odcinek. Jak będę pamiętał. I będę miał czas. Skrzyneczka. Widzę, że nikt nie ma problemu, no to sobie wezmę. O, owcza krew, to jest to, czego chciałem szukać w skrzyneczce. O tak. Okej, tylko teraz... tam był medyk. Mam... dobra, trochę za mało pieniędzy, żeby myśleć o wykupywaniu sklepików. Żeby zdobyć jakiś pasywny przychód. A przyspieszmy trochę. Przy okazji na streamach, moi drodzy, niedługo będziemy kończyć Hollow Knighta. Ponieważ robimy teraz ostatni dodatek. I to raczej jest już ostatni dodatek, ponieważ twórcy zapowiedzieli nową grę, która jest w tym samym uniwersum, tylko gramy Best Waifu. Hehe, pozdro dla kumatych. Dobra, jest nasza baza. Więc chyba nie będzie już więcej dodatków do tej części. Dzięki czemu mogę powiedzieć, że jak skończę te dwa ostatnie endingi, czyli no, skończę dodatek, to będzie oznaczało, że mam koniec gry. I nic mnie nie zaskoczy za jakiś miesiąc. Dowódca kryjówki. Jeden z twoich asasynów osiągnął wystarczający poziom doświadczenia, aby objąć przywództwo nad jedną z kryjówek. Co? Była tutaj taka mechanika. Dowódcy kryjówek mogą awansować dalej aż do rangi mistrza asasyna, o ile wezmą wraz z tobą udział w pewnych wyjątkowych misjach. Jebać. Dobra, niech będzie ten randomowy gość, którego nigdy więcej nie zobaczę. A ja tutaj nie miałem w ogóle wchodzić. Nie, miałem tutaj wejść. I przejść się do tego głębszego. A nie, ja z nim mam pogadać. Hospodar, część pierwsza. Jeden podopieczny martwi się z powodu dziwnych wypadków mających miejsce w jego dzielnicy. Wysłuchaj go uważnie. Skorzystaj przynajmniej raz z pomocy swoich asasynów. I to jest ta zdolność pod pod L1, Mentor, która daje nam nalot. Fajny miecz ma. I fear so, but there is no time to explain. Hide in the park west of here and wait for me to arrive. You shall see for yourself. W ogóle to jest też Włoch. Ciekawe. Idzie za mną? Idzie z... co? Biegnę za nim. Bo czemu by nie? Na mapie jest wyświetlony. Kurna gro. Nie po ścianach.
I zniknął, dobra. No w takim razie do punktu naszej misji. W górę. I... skoczek. Przecież tam było siano, dlaczego nie skoczył do siana? Były gołębie i było trochę siana leżące na dachu, co oznacza, że można z tamtego miejsca wykonać skok wiary. I można, bo tutaj leży snopek obok. Stuk. Tyle, że kurwa troszeczkę bardziej w bok. Ja może pójdę inną drogą. Może jakoś... a, tędy. Za ten mur. W takim razie zabierzmy ten fragment... czegoś, tą anomalię. A, fragment danych Animusa. No to... tędy? To jest w sumie pomysł, żeby poszukać historii konkretnych dzielnic. Na pewno nie będą jakieś super ciekawe i bardzo nierówne. Będą... to bądź co bądź po prostu dzielnicy w mieście. Shrapnel. Ale nic w Konstantynopolu nie jest takie no, normalne, bądź co bądź to jest miasto, które... wcześniej... które jak już rozmawialiśmy, było najbogatszym polis greckim. Oczyść okolice z templariuszy. Zanim co? Zanim go znajdą? Mogę go oznaczyć? Tego mogę oznaczyć. Nie ten. Z czego on... a, dobra, z tego dachu. Już myślałem, że no jak w... jak w Spidermanach starych. Że no, zeskakują z nieba. Czemu by nie? Okej. Przeszukam, co on tu ma przy sobie. Idź do stogu się na łeb. Skoczę do niego. Sharpen your senses. There is a danger here I do not fully understand. You keep watch, and I will have a look around. A co to za asasyn? Panie. Walic El Tradat. Zrodzenie szlachcic wołoski. O, szlachcic wołoski. Czyli no... Wołoszczyzna to tereny... nie pamiętam już w tym momencie, czy to będą tereny bardziej podpadające pod Węgry? Czy może pod Rumunię? Nieważne. Osmanie odkryli jego lud. Chwileczkę, co? Aha. Dobra. Mamy zdrajcę w szeregach. Jest krew? Jak we Wiedźminie. Tyle, że mniej mówią. A gdzie trup?
Co się stało z trupem tutaj? Follow that man. Czyli gonimy tego wołocha? Only a guilty man runs with such speed. A tylko winny ucieka i tylko winny się tłumaczy, co nie? Gonimy go... Aha. To nie jest woł... Nie, chwileczkę. To nie jest ten wołoch. Wołoch to najwyraźniej była ta osoba, którą zamordował. Okej. My pride is wounded, and now my heart is heavy. That man, his name is Vary. He was an assassin once. He has obvious skill, and a score to settle. Evet, until that man is caught or killed, I fear none of us will be safe in this city. And until you are properly trained, I will not let you go head to head with a killer as deadly as this man. Let us focus on further honing your skills first. Okej. Zrobione. I teraz co? Teraz mamy się pobawić w... w tą metagrę z wysyłaniem followersów. Bursa, mały książę, wyślij, nawet tego nie czytam. Rozpocznij. Koniec. Aha. Dobra, super. Wysyłamy znowu, tyle że tym razem... Temu co? Kolega się zepsuł. Bardzo ciekawy bug. Ja to mam to nieszczęście albo szczęście, zależy. O, mogę kapczur im zakładać i zdejmować. 10 na 10. Dobra, nieważne, tutaj nie wchodzimy, tutaj. Wysłać wszystkich. Ciekawe, czy to coś w ogóle daje. Pewnie nie. Dobra, 13 minut. Lecimy do kolejnego questa. Stół pirotechniczny, to jest stół pirotechniczny? To? Dlaczego z niego nie mogę skorzystać? For fuck's sake, gro. Coś tu jeszcze zostaje do zrobienia? No, nie wydaje mi się. Nie mam już ludzi do wysłania. Kolejnych dostanę za przejmowanie wież. Jakoś nie chcę mi się tego robić, dopóki nie będę musiał. W okolicy widzę punkt. Widzę wieżę Ubisoftu. Wiecie, w tej grze są dwa rodzaje wież. Są wieże Ubisoftu, że odkrywamy mapę. I są wieże Brotherhooda, gdzie zabijamy kapitana. To trzeba być Ubisoftem, żeby stworzyć dwa systemy, które w sumie można nazwać identycznie. Bo i to jest wieżą Ubisoftu, tylko trochę inną. Albo mi się wydaje, albo to trochę... Albo to trochę laguje. Co oni mówią? Mówcie do mnie językiem zrozumiałym dla ludzi. English, motherfucker. Aj, to trzeba w bok. Z
Z tego co słyszałem, to w tych nowszych częściach w Unity na przykład jest po prostu, że trzymasz guzik w górę i postać po prostu lezie. Co? Jak się wie, że Ubisoft... A, to nie jest wieża Ubisoftu. Nie w tą stronę. Prawie? Tu jest wieża Ubisoftu. No i mamy... Inna muzyka jest przy synchronizacji. Taka bardziej właśnie orientalna. Orientalna? Chyba nie jest odpowiednie słowo. Chociaż nie wiem. Na przykład dla polskiej szlachty Orient to właśnie była Turcja. Z tego co kojarzę. Dobrze lecę? Dobrze. Przy okazji jest to jej wieża kolejna. Misja zabij Herolda ukończona sukcesem. Odwiedź punkt gildii lub siedzibę asasynów, aby podnieść umiejętności swoich synów. Mogę tu skoczyć? I się nie zabić? Chyba nie. Zabolało. Zeżyjmy sobie pigułę. Okej, okay, tam jest statek, który nas zaprowadzi z powrotem do dzielnicy Galata. Chciałem mówić, że siedzą kawałek od ziemi, od ławeczki, ale jednak nie. Jednak po prostu ta burka się... Zresztą to nie jest burka. Są różne rodzaje. Jedno jest na całe ciało, drugie jest na... Rodzaju tego stroju kobiecego jest, no, przynajmniej 5. O jak lezie, o jak lezie, ale wlazł. No i to mi się podoba. I kolejny kawałek mapy. Jest tunel. Jest pierdolony tunel z Brotherhooda. Czyli wejście do kanałów. Jak fajnie misja główna się pokazuje na mapie. I quest nie jest w dzielnicy Galata. O, Hagia Sofia. Najwspanialsza katedra przed upadkiem Bizancjum. To spójrzcie na niego i powiedzcie, o, w ten sposób, spójrzcie na niego w ten sposób i powiedzcie, że to jest, że to jest Ezio. Dobra, jesteśmy 40 metrów od 40 kroków. I proszę bardzo. Jesteśmy na miejscu. A, tu się zaczyna fabuła główna. Chyba. To wygląda jak ta... Nie, jednak nie. Any damage? Not that I can see. Byzantine Templars may be bad hosts, but are decent tenants. Once they capture a location, they like to keep it intact. Because they intend to stay. Que sin linkle. Well, as promised. If you want to learn how to craft your own bombs, I can show you. Don't touch that. One wrong move and bang, the building comes down. Are you serious? Look on your face. Here, I'll show you. Takiej ilości prochu, ile jest w tych bombkach, no to raczej nie wybuchnie cały budynek. Dobra, tworzenie ładunków. Asasyni mają teraz kontrolę nad kryjówką w północnej dzielnicy imperialnej, a Yusuf będzie mógł nieco odetchnąć.
Nim wyruszysz, dowiedz się trochę więcej na temat tworzenia ładunków. No i nareszcie. Zastanawiam się, jakich ładunków powinniśmy używać. Bo to jest bardzo ciekawe. Patrzcie, mamy na przykład korpus ceramiczny, czyli taki, który wybuchnie od razu. Jest korpus z lontem, czyli no czasówka. Jest pułapka potykowa, czyli no mina. Jest sakwa nasączona żywicą. No się chyba klei. Jest petarda z bieluniem. Dobra, to są już gotowe petardy. Okej, mamy tutaj na przykład cuchnącą petardę, krwawą petardę, złotą petardę z drobinkami albo złota, albo... Nie, piryt dopiero później zostanie odkryty. Petardę z gwoździami, wabik dymny, petarda odłamkowa, petarda gromowa. To już chyba zadaje damage. Dobra, stwórzmy jakąś własną. Chcę taką, która wybuchnie od razu. A, to jest baza danych. Tu się tworzy. We craft our bombs from a combination of three parts. The shell, the gunpowder, and the primary ingredient. Sometimes we add a few extras too, for fun. But we'll come to that later. For now, focus on these elements. Okej, mamy trzy miejsca na bombę, kiedy... A dobra, nie mogę nic innego robić poza tym, co mi pozwolą. Mamy trzy miejsca na bomby. Ładunki zaczepne, taktyczne i dywersyjne. Mamy do wyboru oczywiście korpus ceramiczny, czyli taki, który... No, wybuchał od razu. Korpus z lądem, czyli po 3 sekundach. Pułapka potykowa, czyli od razu i no... pułapka potykowa, czyli mina. I sakwa nasączona żywicą, czyli bomba klejąca. Potem są trzy rodzaje prochu. Jest proch indyjski. Jest proch arabski i proch angielski. Ciekawe, spójrzcie, to jest po kolei jak proch szedł. Najpierw był proch na Dalekim Wschodzie. Tak, chyba tak. Czyli z Chin do Indii, tutaj mamy indyjski. Potem no, Arabowie odkryli proch. A od Arabów odkryli proch Europejczycy. Mamy oczywiście je posortowane pod względem mocy. Użyjmy arabskiego, bo akurat tego mam sporo. Użyjmy po prostu ceramiczną. Nie mogę? I będzie to bomba szrapnelowa najwyraźniej, bo innych nie mogę użyć. Co to w ogóle mamy? Pył węglowy. Służy do produkcji ładunków zaczepnych, które mają powalać cele z samą siłą wybuchu. Fajne. Sproszkowany bieluń w połączeniu z materiałem wybuchowym tworzy zabójczy ładunek, który zatruwa każdego, kto wdycha opary. No i szrapnel, czyli no... rażący cele kawałkami żelaza. Czyli tak jak w sumie działa granat odłamkowy. Przetestuj ładunek. Okej, rzucam. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Spoglądam. Dobra. Jak to mówią, Killer Queen już dotknęła tej bomby.
karnımızı doyuramıyorduk. Şimdi kocam o kadar şişman ki çalışamıyorum. Hayat zor. Koniec. Już się nabawiliśmy. Stwórz ładunek. I zrób mniej więcej, możemy nosić trzy na raz. Na razie. That should keep me busy. Grazie, Yusuf. Have you ever seen this book? No. It's a journal? Si. The Secret Crusade by Niccolo Polo, Marco's father? I found this on a Templar in Masyaf. It mentions the five keys to Altair's library. Niccolo brought them here and hid them. Ah, and the Templars know this, so it's a race against time. They found one already, beneath Topkapı. I want to recover it and find the other four. So, where will you begin? The old Polo trading post, I think. They ran a business in this area, no? I believe so. Speak with a man named Piri Reis in the bazaar. He can point you in the right direction. And teach you a few more bomb recipes, if you are so inclined. Już chciałem mówić o Gilu de Rey. Ale może to nie temat na dzisiaj. Chociaż nazwiska mają bardzo podobne. No, nieważne, chodźmy. 50 metrów, a dobra, no to nie będę korzystał z kanałów. Pewnie i tak nie ma żadnego, który mnie zaprowadzi bliżej. O, wielki bazar. Prawie tak wielki jak... jak w Koronowie. Okej, bazarem się może zajmiemy kiedy indziej, a chociaż nie, bo cały czas jesteśmy w jego okolicach. A kiedy indziej weźmiemy go pod lupę. Reyes? Did Yusuf Tazim send you? That sounds like one of his exaggerations. Si. He said you could show me the location of Niccolo Polo's former trading post. Ah, you must be that Floranzale he's been yammering on about. Lothario? Ezio. I don't hear the difference. Yes, the old Polo shop. It's just west of Hagia Sophia. Here. Grazie. Yusuf also mentioned that you were the man to talk to about specialty bombs. Ah, that man. He is a talker. Evet. I'm a navigator in the Sultan's Navy. Currently on leave to study cartography. But through my soldiering, I've also gained an appreciation for artillery and explosives. And it has served the assassins well. It gives us an edge. I carry many kinds of bombs. For assassins only, of course. Lethal. Tactical, diversionary, and a few peculiar casings. Everything you see here is for sale, if you can prove you know how to use it first. I am eager to learn. Well, no one is stopping you. Just let me know. Okay. Po prostu mam dostęp do... Dał mi trochę materiałów. I na przykład może wymienimy sobie, stwórzmy sobie jakiś ładunek taktyczny. Znowu korpus ceramiczny, nie mamy za bardzo ochoty bawić się w czasówki. Średni dystans i mamy owczą krew, która pozwala na sieje popłoch, czyniąc przeciwnika łatwym celem. Gwoździe, no tutaj chyba nie trzeba nic mówić, no bo rozrzucają gwoździe wokół. Fosfor, czyli bomba dymna. I... wydzielina skunksa.
Czyli coś między dymną a gazową. Może stworzymy dymną. Proszę bardzo, i co mogę zrobić z bomby dywersyjnej? Ceramiczny korpus. O, proch arabski. Siarka. No, czyli bomba hukowa. Saletra. A, czyli tutaj mamy bombę dymną. O, monety spirytu. Myślałem, że spiryt został odkryty trochę później. Ale nieważne. O, czyli no, bomba, która rozrzuca monety. Zostajemy przy siarce. Prochu nie wybrałem. Dziękuję. I co? I w takim razie zakończymy na dzisiaj. Cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, i zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże.